Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W nowym odcinku zagrajmy w kampanię Mongołów na modzie Stainless Steel. Jedziemy z tym dalej. Więc tak jak mówiłem, to będzie po prostu najbardziej przegięta kampania na całym YouTubie. Nadal mam nieprawdopodobną ochotę w to grać, więc tak, myślę, że najpierw zajmiemy się sprzątnięciem tego imama. Tu jest 21%, trochę mało, 19%, jeszcze gorzej. 60%, pięknie. Tylko w takim razie skończ. Bardzo ładnie. Moi zabójcy zdają egzamin. Pięknie. W takim razie od razu polecimy sobie tutaj. I cóż to jeszcze mamy? Mamy kolejnego asasyna, który mógłby spróbować... Aha, tu nie ma celu chyba. Choć zobaczymy, możemy im nabić troszkę poziomu. Właśnie na zabijaniu kapitanów. O, pięknie. Dochodziło. Widzicie, to nie daje zbyt dużo, ale zawsze pozwoli ich sprzątnąć w miarę szybko. I ja chętnie bym tutaj wykorzystał moją tą ciężką konnicę razem z piechotą. Że to są najemnicy. Tak patrzę, co oni tutaj mają. Mele. Wiecie co? Rozegramy to na mapce. Bo nie chcę ich stracić za dużo, a jeżeli dam automat, to nawet mogę przegrać, więc jedziemy tą małą bitwę. Zgniotę ich jedną szarżą, więc nie będzie z tym więc problemu. Chcę po prostu wykorzystać potencjał tych sił, które tutaj mam. Płacę za nie jak za zboże, więc dlatego niech się na coś tutaj przydadzą. Możliwe, że ich usunę aktualnie po tej bitwie, ale jeszcze bym chciał, żeby tą jedną bitwę jeszcze może im się uda coś podziałać. Zacznijmy. I w takim razie myślę, że moglibyśmy zbiec tędy na nich bezpośrednio. Tak, ustawimy się. Tak, troszkę nie podoba mi się to ułożenie, więc tak tutaj się ustawimy. Moja ciężka piechota. Pięknie, więc do przodu. Tak jest. Od razu szarża. Więc tak. Wy uderzcie w tych. Wy też uderzycie tutaj. Wy tutaj i wy oczywiście tutaj. Teraz przyspieszymy. Oczywiście, że tego nie przetrzymają, ale mogą nam troszkę ich pozabijać. Jak to w ogóle wygląda to wojsko? Pędzące czołgi. Dobra. Najdroższa najemna kawaleria, jaka istnieje. Mam nadzieję, że chociaż walczą dobrze. No i znowu to cholerne słońce. Serio, nie mam na to wpływu. To jest idiotyczny zabieg, jeżeli to jest celowe. Nieźle ich tu skosili. Nawet sporo. A ci się nawet nie dali rozpędzić. Oni się najlepiej jednak spisują na płaskim po prostu terenie. Dobra, wytraćmy ich po prostu. Soldiers must be fighting like old women. See how our foe hovers around. Nie mają szans. Oni walczą znacznie lepiej, nawet jeżeli są konno. Nawet na włóczniku sobie świetnie dają radę. Jeszcze mamy ciężką piechotę. Oczywiście gonić ich. Pięknie, o to chodziło. A, ci już uciekają poza mapę chyba. Ach, uciekł. Zobaczymy, ile za nich w ogóle płacimy, bo ja obstawiam, że z 2000 to minimum. Nie stać mnie na utrzymywanie takich jednostek. Tutaj oczywiście execute. Tych wyrzucimy za granicę i tak. 115, tu jest 500 prawie, tu jest już 1000, powiedzmy w przybliżeniu 1500, około 1800 na pewno za nich płacimy, więc na razie się ich pozbędę. Są za drodzy. W ich cenie będę mógł utrzymać prawie całą armię lekkozbrojnej konnicy, która na przykład będzie mogła tutaj być zwerbowana. Przetrenujemy sobie ten oddział. Drodzy, pewnie dochody skoczą olbrzymi. O, tutaj by się coś przydało zwerbować. Mamy jeden oddział. Ta armia idzie już w stronę. Przetransportowaliśmy ją, jak pamiętacie, ostatnim razem. Ten okręt nie będzie mi w takim razie już potrzebny. Zlikwiduję go. Zżera tylko niepotrzebne pieniążki.
No i oczywiście to tutaj nawracaj sobie 67, całkiem nieźle w takim razie, już możesz nawet wracać tutaj. Tu się nic nie dzieje, ale będziemy musieli tutaj zbudować sobie na przykład farmy. I tak, tu się uporałem z małą armią buntowników, tego pana bym przerzucił sobie do Abchazji. Tego dowódcę. I tutaj mamy jeszcze jeden problem, z którym trzeba byłoby się uporać i ja najchętniej bym ich sprowokował, żeby oni przyszli do mnie, więc nie będę się stąd ruszał. Morderstwo, powiększenie świty, świetnie widzicie, udało się zabić kolesia. I w następnej turze będziemy mogli zająć to miasto, cudownie. W tym miejscu natomiast jest... przydałyby się nowe siły, więcej przede wszystkim sił do obrony tego miejsca, bo to nie ma, to nie jest może wielka armia, ale zobaczymy, co oni będą chcieli zrobić. Jeżeli pójdą na mój zamek, na Yikes, zobaczymy, zapiszmy grę i zobaczmy, co oni zrobią. I w następnej turze przypominam, że lądujemy też na wybrzeżach Astrakhan. Tam zaczniemy przejmować miasto. No, kolejna duża nasza armia idzie na front. Jeżeli uporam się już i z Hanatem, i z Turkami, rzucimy się na tych Egipcjan, z którymi rozpoczniemy naprawdę intensywną wojnę. Bo myślę, że zajmiemy jeszcze ze 3 prowincje Turków i będziemy mieć tak obszerną granicę z Egipcjanami, z kalifatem, to te 3 prowincje jeszcze będę chciał zająć, a później już zaczniemy wchodzić i iść w stronę Jerozolimy. Może nawet uda się zawiązać jakieś takie proste przymierze z Bizantyjczykami. Byłoby to bardzo przyjemne. No dobra, czy on mnie dogoni? Tak, on mnie dogoni, więc ja się wyładuję. Chyba że, no właśnie, połączymy sobie siłę i już mogę sobie płynąć spokojnie. Czyli płyniemy sobie tutaj. I jak widzicie, odstraszyłem ich. Ci idą za to na... Jak to się nazywa? Lebuga. No cóż. W takim razie będziemy musieli tutaj sobie coś zbudować. Na razie jednak przejmujemy to miasto. No! Jezus Maria, nie. Okej. Save'a jeszcze zrobię przed tym. Oczywiście zajmiemy to szturmem z biegu. Tutaj nie ma praktycznie żadnego garnizonu. Właśnie, 6 do 1, 68 straconych, bardzo ładnie. Od razu zabij i splądruj. Pięknie. Naprawimy mury. Zrobimy miejsce kultu, chyba nawet niepotrzebne, bo oni mają dokładnie to samo co my. W takim razie myślę, że kupca nie będziemy, ale przyda się tutaj zabójca. I przyda się na pewno... Strażnica miejska by się przydała. Dzięki temu będę mógł werbować, o proszę, już takie chujowe jednostki. No trudno. Nie są może zbyt pokaźne, siłowo, ale zawsze coś tam dadzą radę zdziałać. I cóż, i myślę, że będziemy mogli tutaj zostawić... Nie, musimy tu jedną turę poczekać niestety. Czy ten zamek się obroni? To są raczej śmieci, zobaczymy później. Na razie udamy się, by zniszczyć tą małą armię. Na automacie, czy lecimy... Co, oni mają naprawdę niewiele. Nie, dobra, walczymy. Nie chcę się tego wycinać. Później tą drugą by trzeba było jeszcze rozbić. Bo to chyba są wszystkie siły kalifatu, jakie... Nie kalifatu, tylko hanatu, jakie aktualnie mają. O, zima! Cholera! Białe! Zimne! Co to za kraina?! Idźcie w diabły z takimi! Ładną pogodę, proszę! Dziękuję. O, cóż, oni idą do mnie. To będzie ciekawe. Zwłaszcza, że... Wow, to będzie naprawdę ciekawe. Okej, oni na pewno będą szli do mnie, więc... Będzie wesoło! Robimy tak, tutaj się ustawiamy. Tam ci mogą zostać jak stali. Ci teraz. Więc w ten sposób. Dowódca również.
Te jednostki będą zachodzić z flanki. Oczywiście jeszcze tego weźmiemy. W ten sposób. I ktoś tu jeszcze został? Prawdopodobnie nie. Ustawimy jeszcze was w ten sposób. Świetnie. Wy nie uciekajcie. Wy stoicie jak mieliście stać. Możecie nawet zrobić luźną formację. I sobie z przodu. W nich was będą strzelać. Mój dowódca, żeby nie został strafiony jakąś zapodziałą, czy zagubioną balistą, będzie stał z tyłu. Cóż, oni na pewno do mnie przyjdą, w takim razie nie będziemy nawet ruszać tych konnych łuczników. Oni mają tak potężny zasięg, że powinniśmy ich wybić. Prawda? No co, nie do końca. No dobra, w takim razie troszkę podejdziemy jednak. Do przodu. Idealnie. Teraz stać. Teraz i zacząć strzelać. To jest kimś kawalerii. Powinni zostać wybici bardzo szybko. Pięknie. Rewelacyjnie przewracają się te konie. Wy... Oh, wow. Bez takich. Jedziemy, panowie. Bo się robi piekiełko. No dobra, czyli chcą się z nami bawić w ten sposób. Niech będzie lekka kawaleria i jedziemy dalej, ostrzelamy ich. Tak szybko będziemy się poruszać, nawet nie zdążą w nas wejść i uderzyć. Pięknie, o to właśnie chodziło, lekka kawaleria. Wybić ich! Dobra, tu mnie na bank nie trafią. Więc posiedzimy też. Piękne podejście, panowie, piękne. Zniszczyć ich. Wystrzelać od razu tamtych. Bardzo ładnie. Ci nie mają nawet startu, staną kompletnie zmiażdżeni. To jest bardzo ciekawa frakcja do gry. Jeżeli będziecie chcieli grać w Stainless Steel, to polecam serdecznie właśnie wybrać sobie ich na próbę przejścia tej kampanii. Ten oddział niech strzelają tam. Oczywiście wszyscy mają, macie nie uciekać, zapomniałem to odznaczyć. Nie uciekajcie, wy również. Bardzo ładnie. W takim razie już chyba naprawdę niewielu zostało. No dwóch, jeden. Idealnie, koniec. Zabić ich wszystkich. Skubaniec jeszcze może strzelać. Idealnie. Strzelać w tych. Niech nie podejdą do was. Są ubrani w skóry. Kozacko to wygląda. Świetnie. Tamtych już chyba wszystkich wybiliśmy, prawda? No dobra, tutaj jakaś lekka kawaleria nas zaatakowała. Bardzo się z tego boję. Okej, przyspieszmy. Jeśli kontynuuj. Koniec. Czy tam jeden oddział został, gdzieś ucieka? Jak zabłąkana strzała go trafiła. Idealnie. 43 straconych, bardzo ładna bitwa. Minimalna strata. Gardło mnie boli. Kurwa, nie chcę być chory teraz. Muszę pracować. Okej, tu jesteśmy schowani. Teraz pytanie, czy mamy siły, by zaatakować tamtych. Mamy tutaj jeszcze dwa oddziały jazdy, które ja bym chętnie sobie dołożył. Pięknie, mamy teraz pełną armię. Możemy wylądować? Nie, jeszcze nie. Ale wiecie co? Ja zobaczę, co on pójdzie, bo ja jestem na razie schowany w lesie. Nie chcę go atakować, bo i tak nie mam zasięgu. Z tą armią zobaczymy, co on zrobi w następnym odcinku. Nacje pogorszone. Imperium. Z Bizancjum? Dlaczego? Przecież tylko się zbliżam do ich granic. Wcale nie jest tak bardzo. O, kupiec. Skąd? Tu też jest jakaś mała armia, którą później będę musiał sobie się pozbyć jej. Mamy jeszcze asasyna wjazd. Dobrze wiedzieć. Tak, kupiec i asasyn. Dobra, tu jest 60 florenów. Gdzie jeszcze jest coś cennego?
O, tu jest 235, świetnie. No to cóż. Zobaczymy. Drogi, lepsze, świetnie. Najpierw rozwinięta frakcja, cudownie. Wzrost cech, ładnie nam też teraz dochody skoczyły na 10 tysięcy do przodu. Naprawdę fajnie. Złota Orda, pięknie, jesteśmy najsilniejsi praktycznie. Tu ktoś mi przyszedł? Zabójca egipski. 68% na sukces, spróbujmy. Ha, ha, pięknie! Nie będziesz wysyłać mi tu zabójców swoich. Tylko ja mogę mieć zabójców. Kolejne skasu... 17%, nie? Skasuj go. Może ten będzie prostszy. Nope. Nope. Do 3 razy sztuka. Aha! Pięknie. Nabijać levele. 40% poganie, cudownie. Jak tutaj jest? 71. Mamy kolejnego zabójcę. Oj, będziemy ich molestować tymi zabójcami, będziemy. 63, to w takim razie nawracaj od razu teraz tutaj. Zabójca do przodu. Dzień dobry. Do widzenia panu. Interesująco. Dobra, tu mam prawie pełną armię. Zajebiście, przetrenujmy ich od razu. Ładnie to wygląda, prawie cała armia, to w zasadzie druga, moglibyśmy tu zbudować coś, ale będą to przede wszystkim... Co to jest? Port rzeczny? Nie, serio? Mogę takie rzeczy tu robić? Pewnie gdzieś tu się by pojawił. Wow, nie wiedziałem, że można coś takiego jak port rzeczny budować w tym modzie. Road... Masakra, to pewnie gdzieś tutaj by się pojawiło. To nie jest to miasto, to jest twierdza i nie będę jej zmieniać, ale wybuduję tu chętnie drogi. W Baku, natomiast nic nie będę budował. W Jörven wybudujemy sobie kopalnię, później się zwrócam. Tabriz, natomiast coś ciekawego tu będzie, trzeba zbudować. Oprócz miejsca kultu myślę, że nie. W Afchazie możemy za to jeden oddział dowerbować. Na pewno go sobie doślemy do tej naszej pięknej armijki, która jest tutaj. Pójdziemy rozgromić może również ten oddział. Albo nie. Afchaz na razie nic niech nie werbuje. Dzień dziś zwerbujemy ich sobie. Nie, tam na razie jest spokojnie. Idziemy tędy. Myślę, że tą armią wejdziemy już na tereny Egiptu. Nie, to jest... Tak, tu jest Egipt, tu jest Turcja jeszcze, więc tutaj bym jeden oddział prosił, albo może lepiej przetrenujmy sobie istniejący, bo jest troszkę bardziej doświadczony. Jeszcze mamy 300 dochodu, morderstwo, same morderstwa. Skasujmy. Ja was na chwilę przeproszę. Okej, już jestem, przepraszam za to. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy możemy tu na przykład jakichś nowych kupców zwerbować. To by się bardzo przydało, jak widzicie, mamy tutaj nowe miejsca, w którym moglibyśmy handlować jedwabiem. Tych sobie połączymy, nie potrzebujemy aż tylu, tych również. A tych w takim razie zrezygnujemy z waszych usług. Pięknie. Alamut, co się takie oczy... Alamut jest w ogóle wesołym miasteczkiem. Weźmiemy sobie te rzeczy, przerzucimy je w stronę Mosulu. Te oddziały, są świeże oddziały, jak widzicie, pięknie. Alamut jest naszą stolicą, bardzo ładnie przynosi też dochody. W Tabrizie jest ok, w Baku jest ok. Tutaj później się zajmiemy tymi. I chyba wszystko. W takim razie zróbmy save'a. I zobaczmy, co się będzie działo. A oczywiście żłopie kawę. Ach, żyć bez kawy się nie da. Jeszcze weszli w naszą zasadzkę, nie wierzę. A to będzie piękne, będziemy mogli się pięknie rozstawić. Zobaczcie, co to teraz znaczy jeszcze z zasadzką Mongołów. Idealnie rozstawieni byliśmy. Jedziemy. Przechodzili przez tą drogę, a ona akurat jest w zalesionym terenie. Masakra! Posypie się deszcz strzał z jednej i z drugiej strony. Istne piekło. Rządzimy żołnierzom Hanatu. Zobaczcie. To jest ich wojsko.
A to jest mój przedział, w którym mogę się rozstawić. Boj Boże, to będzie masakra. Dobra, więc tak, wyjdziecie tutaj, wy gdzieś tutaj, wy gdzieś tutaj, świetnie. Tych sobie od razu rozstawię w tym miejscu. Pięknie. Tu zaatakujemy ich od razu ciężką konnicą. Z tej strony jest górka, będzie idealnie. I zamkniemy także z tej strony ich. To są włócznicy. Tutaj również są włócznicy. Gdzie jest ciągnięta? Albo wiecie nieco? Tył zaatakujemy konnicą. Zmiażdżymy go z dwóch stron. Właśnie. Tutaj świetnie. Teraz wy. Potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, z pięć oddziałów. Nawet możemy tak to zrobić. Mój dowódca do tyłu. Pięknie. Tych sobie dwóch weźmiemy. I zaatakujemy ich z tej strony. Idealnie. Masakra będzie. Jeszcze weźmiemy stąd piechotę. I również spuścimy atak tą piechotą. Tak, żeby nie mogli nam odpowiedzieć. Luźna formacja, zajebiście. I zaczynamy koncert. O! Wszyscy strzelać zaczynają, pięknie. Okej, i wy od razu. Szarża. Szarża. To będzie masakra z tego, co się będzie działo. Wow, 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 masakra się na razie z moich FPS-ów robi. Zobaczcie, co się dzieje. Pięknie. Absolutnie zdziesiątkowani zostaną. Pięknie. Ci już uciekają? Tak jest. Zaraz gonić ich od razu. Bardzo ładnie. Nie mieli szans od początku tego przeżyć. Strzały padają z lewej i prawej strony. Okej. Skupić się tutaj. A w zasadzie strzelać w co chcecie. Nie muszę nawet ich dowodzić nimi za bardzo. Pięknicy zostali zniszczeni. No i właśnie o to chodziło. Najbardziej kluczowe dla nas jednostki, czyli lekka konica, pozostaje bez szwanku. Idealnie. Bardzo mi pomogli tym, że weszli w tą zasadzkę. Ja ich umieściłem, wiecie co, w tym lesie, niekoniecznie planując to, ale tak sobie myśląc, kurde, może zgubię, nie? Może zgubię się przydadzą w tym ukryciu. I się nie pomyliłem bardzo, bo teraz mamy wystarczające siły, by uderzyć na ich główną fortecę, która znajduje się całkiem niedaleko. Pięknie. Jeszcze pomóżcie im tutaj. No, niestety te cienie to ja muszę wyłączyć, bo się nie da grać na nich. Za bardzo mi tu laguje. Mam problemy z operowaniem jednostkami przy takich lagach. Jeszcze ci próbują uciec. To już nie jest walka, oni próbują uciec. Nie ma, odcięci jesteście. Pięknie. Mongołowie są wszędzie. No i tak wyglądała właśnie ich armia. Czy ja muszę coś dodawać? Our brave warriors have killed our foes general.
See the enemy run before our Oczywiście, kontynuujemy. We leave nothing behind but widows and orphans. Ci jeszcze mają nadzieję na to, że uciekną, ale niestety strzały padają w każdym miejscu. Kolejny oddział zniszczony, zmiażdżony w zasadzie. Już nie musicie gonić. Ej, tutaj nawet jeden oddział, jeden żołnierz przeżył z tego, nie wierzę. Rewelacja. Normalnie ucieczka z tego pola bitwy byłoby normalnie jak wygrajne loterii dla nich. Wszyscy w tym samym momencie. Oj, jakie jeżyki naszpikowani strzałami od stóp do głów. Nie damy im uciec. Nie powiedzą miastu, które mamy przed sobą, co nadciąga. Koniec bitwy. Our enemy is no Koniec raczej masakry. We have won a clear victory. Tam 250 stracony. Głównie była to piechota. I nasi konni lansjerzy. Execute. Do widzenia. Tego się nie spodziewali akurat. No dobra, myślę, że teraz jeszcze przypuścimy sobie na pewno szturm na... Też szturm na coś? Nie, musiałbym wycofać teraz jednostkę. Tam widzę, że mam jakieś miasto na północy, które... Bo mam odciętą prowincję. Czyli musi być coś pomiędzy jeszczanami. Okej. Okay. Mamy kolejnego generała. Oczywiście się przyda. Weźmiemy go sobie. Gildia kupców. Tak, jak najbardziej. Tu się przydają te rzeczy. Pokaż mi, gdzie jesteś. Przyjacielu, jesteś w Alamut. W takim razie ja cię przesunę z Alamut do Tabrizu. Nie, w Tabrizie mamy zarządcę. W Tbilisi nie ma zarządcy. O, to polecisz do Tbilisi. Będziesz nowym namiestnikiem tego miejsca. Świetnie. Teraz płyniemy tutaj. I żegnajcie się z życiem. Nadeszła kolejna armia mongolów. Jedna tura. I wszystko jest moje. Pięknie. Gdzie ta armia, która tutaj jest? Gdzie się wycofali? Najprawdopodobniej gdzieś w lasach się trzyma. I co, ja tutaj nie mogę, bo coś tu jeszcze siedzi, tak? No dobra, w takim razie trzeba byłoby tu zwerbować szpiega. I zabójcom pójdziemy sobie może powolutku tą dróżką. Tą stronę, świetnie. Tutaj mam konnicę, którą chętnie bym dołożył do tego miejsca, ale najpierw trzeba tutaj zbudować jakiś garnizon, który mógłby bronić tego miejsca. Ponieważ my sobie pójdziemy dalej tym szpiegiem. O właśnie, jak widzicie, jest kolejne miasto, znaczy zamek teraz już. I to bodajże może być raz, tutaj gdzieś może być drugie. No i oczywiście to trzecie miejsce i cały Hanat pada pod moimi stopami. Tu jeszcze może co prawda jeszcze coś być. Ale już nie sądzę, by dali radę. Przetrenować możemy jeden oddział, co też uczynię. Tutaj poproszę sanktuarium mej wiary. Tutaj nic. Czy coś w mojej starej stolicy można by wybudować? I mógłbym zrobić port handlowy. Czy ja to chcę teraz zrobić port handlowy? Czy trzeba byłoby raczej umocnić Bagdad i inne rzeczy? Cóż tu takiego jest, że jesteście niezadowoleni? W Bagdadzie w takim razie poproszę... plac musztry. Albo nie, nie plac musztry. O, znaczy budynki administracji sobie zrobimy. Dzień dobry. Tak widzę, że przyszliście na imprezę. Bardzo proszę, zapraszamy. Przy okazji jeszcze posprzątamy sobie na pewno. Co, czym ciągniecie na mnie? Czy ja to widzę? Srebrne doświadczenie. Koniecznie muszę zobaczyć, co to jest.
Okej, czyli to jest już jakieś wojsko mocno zaprawione w boju. Zobaczcie, ile ma kawalerii. Wow. To będzie trzeba wystrzelać, zanim dojedzie. To bardzo intensywnie strzelać. W takim razie tutaj weźmiemy sobie, zwerbujemy coś. Moglibyśmy. Pod Bagdadem jest już kolejna moja armia, więc nie zaskoczą mnie, jeżeli pójdą na Bagdad. Czy tych mógłbym przerzucić na górę? Mógłbym, ale to się raczej nie opłaca. Pójdziemy sobie za to dróżką tutaj. W Bagdadzie natomiast ja bym prosił o kolejnego szpiega. Może być kupiec? Nie. Ja chcę szpiega. Zabójcę na razie mam wystarczająco dużo. W Kerma. W Kerma weźmiemy sobie kupca. Wykupimy. No i lecimy dalej oczywiście gdzieś sobie. Jak daleko oni mogą się poruszać? Dość daleko. A jakby to teraz zrobić? Ci już dalej nie mogą iść. Ty jesteś zarządcą, idziesz w tamtą stronę, więc ja sobie stanę tutaj. Żeby mnie nie widział, nie mógł do mnie podejść i mnie zaatakować. Sprawdźmy wiadomości jeszcze. Zaślubiny. Relacje polepszone, doskonale, raport rekrutacji, mamy nowego asasyna, to już wiemy. Jeszcze jednego kupca mogę zwerbować z tego co widzę. I ten kupiec byłby mi potrzebny. Tu jest jedna ciekawa rzecz. Wiecie co, patrzę czy tutaj nie ma nic do zbierania. Tu są jeszcze, o właśnie. Tu mamy piękne rzeczy, więc w tym miejscu poproszę jednego kupca. Jeszcze może jednego? Dacie radę? Tak, jeszcze dacie radę, doskonale. W takim razie weźmiemy cię, zwerbujemy tutaj. Jeszcze jeden, zajebiście. Będzie też to obstawione. Mamy mnóstwo handlu. Tu? Nie, już niestety maksimum. Więc tak, co my byśmy mogli tutaj zbudować? W Jajx przydałoby się coś zrobić? Myślę, że nie, za to tutaj drogi są już budowane, tutaj natomiast przydałoby się jeszcze lepsze drogi, te prowincje są olbrzymie. Więc zwerbujemy sobie na pewno jeden oddział, ten przetrenuję. I zobaczmy. Ulepszony mur, doskonale, normalne podatki tam macie. I to sobie utrzymamy. Zmarł arystokrata, przyczyny naturalne i zmarł mi kapłan. No to kapłana by trzeba było też zastąpić później. Coś jeszcze, wzrost cech, powiększenie świty, nowy członek. Nie interesuje na razie, dopóki nie dojdzie do dojrzałości, nie będzie dojrzały. I tu widzę, że się odsłonili, więc możemy wyprowadzić stąd naszą armię elwiska. Więc weźmiemy sobie na pewno jednego z naszych dowódców, którym staniemy sobie tu. Teraz stąd zabieramy oczywiście naszą drogocenną piechotę strzelecką. Jak sobie połączę w pełne oddziały. Pięknie. Dołóżmy ich. Lekka piechota, ale za to jaka potężna. Następnie co jeszcze mamy tutaj? Możemy tych połączyć. Świetnie, weźmiemy te dwa oddziały. Ciężka piechota, tutaj kolejni, więc ich sobie również połączymy. Ci są, mają złote doświadczenie, pewnie się zniwelują. Nie, na brązowe spadną, ale okej. Może być, będziecie garnizonem strzegącym tego miasta. Tu mamy jeszcze jeden oddział, który najchętniej wysłałbym do Tbilisi do przetrenowania. Więc tak, weźmy teraz konnicę oczywiście. Pięknie. I myślę nad... właśnie, rzutem... weźmiemy sobie te dwa oddziały. O, w ten sposób. I idziemy na to miasto. Dojdziemy za... myślę, że góra jedną turę. Maksymalnie dwie. To zajmiemy w następnym rzucie. Teraz pójdziemy sobie tędy szpiegiem. I widzę, że mają jakieś małe tam siły. Nic dla nas nieznaczące aktualnie. Mój kapłan odsłoniłby mi tereny w tym miejscu. Tutaj jest mój szpieg. I idziemy zabić tych. Czym dysponujesz? To jest najprawdopodobniej już przywódca chyba frakcji będzie. Mają mocne siły. Cóż. Wiecie co? Stanę sobie tutaj. I tą bitwę stoczę już poza kamerą, bo... będzie tutaj... nie ma tu zbyt dużo ciekawych rzeczy, a jeszcze chciałbym sobie skończyć tą turę i w następnym odcinku zaatakować... albo wiecie co? Nie. Tutaj skończę odcinek. Będzie już za długi. Dzięki za uwagę. Hejka!